Cześć, witam Was w kolejnym vlogu, chyba pierwszym w ogóle w tym roku. Mamy sobotę, Adam robi jajecznicę i zaraz wychodzimy. Ja, słuchajcie, już zdążyłam rano posprzątać, nagrać jeden film, więc jak na razie mi świetnie idzie plan na sobotę. Adam był na siłowni, wrócił, właśnie będziemy zaraz jeść i lecimy chyba na miasto, nie? Wczoraj już byliśmy, w piątek właśnie byliśmy na sklepach, żeby coś Adamowi kupić. Uwaga, Adamowi, nie mi. Ale kupiliśmy tylko kurtkę dla Adama, więc dzisiaj jedziemy do... Chyba będziemy chcieli jakiś ciuch zahaczyć, żeby może mu wybrać parę rzeczy, może ja sobie coś wybiorę. Ale może jeszcze do galerii pojedziemy, bo w Hausie nie byliśmy i też w kilku sklepach, co Adam? Tak no. Szybko wczoraj załatwiliśmy. Co myślisz o tym? Można będzie jechać. No, także odzywam się później. Co to jest, Adam? Za konstrukcja? To będzie jajecznica. Znaczy tutaj to są jajka. Jajka. Ale nasypałeś tego. Pomidory. Szczypiorek. I tu jeszcze będzie mleko. I to będzie za jajecznicy, a tu są warzywa do jajecznicy. A to tak to robisz w takim słoiku co rano? Tak. Bo on się dobrze się w nim miesza. Tutaj jest szynka i... Ale ładnie pachnie, już głodna jestem. Szynka i cebula. I teraz po prostu najpierw podsmażę cebulkę z szynką, potem trochę podsmażyć warzywa, czyli jest papryka, awokado. O, skąd masz awokado? Byłem rano w sklepie. Aha. Ale pachnie masełko. Masełko tu dodałeś? Tak, na masełku będzie. Będzie bomba kaloryczna niestety. Pokażę Wam na szybko, co kupiliśmy. Taka kurtka z wyprzedaży za 59 zł. To Adama, taka granatowa. Oczywiście reserved i jeszcze torebkę kupiłam, ale przyda mi się ta torebka, bo tak. Jak, no tak, tak jak Wam mówiłam w niezbędnikach moich ubraniowych, najciężej jest kupić takie torebki średniej wielkości, więc jak ją zobaczyłam, to od razu ją wzięłam, 39 zł i to jest ta torebka z takiej struktury, jakby moja mama powiedziała, jak kołdra. Tylko nie pikowana, albo jak kurtka, ale bardzo mi się podoba. Dużo miejsca jest w środku, zobaczcie, ona jest naprawdę spora. To nie jest taka malutka kopertówka, tylko taka właśnie średnia, więc spoko, fajna jest. Ja już się przyszłam właśnie przebrać w coś wygodnego na tego ciucha i w ogóle na dzisiejsze wyjście, ale właśnie czekam jeszcze, aż Adam skończy jajecznicę robić, a przyszłam też, żeby było, słuchajcie, trochę ciszej. I nie wiem, czy słyszeliście ostatnio o Free Britney Movement i w ogóle o całej tej sytuacji z Britney Spears, bo dzisiaj rano właśnie do sprzątania jeszcze słuchałam filmiku Anne-Marie, która tam właśnie całą ma serię o Britney Spears. Ja się tam generalnie nie interesuję w ogóle celebrytami, ale akurat jeśli chodzi o tą sprawę z Britney, Britney to jest taka akurat gwiazda, którą ja bardzo lubiłam, kiedy byłam nastolatką, kiedy byłam jeszcze w podstawówce, w gimnazjum, bo wtedy właśnie ona robiła największą karierę i później była cała ta afera i ubezwłasnowolnienie Britney. I potem przez wiele lat nie wiedziałam, co się z nią dzieje. Tak naprawdę teraz dopiero się dowiedziałam, że została ubezwłasnowolniona. Już to trwa 13 lat i zaczęłam się trochę tym interesować. Słuchajcie, to strasznie jakoś przykro mi się zrobiło, bo z jednej strony na początku, jak się dowiedziałam, to myślałam sobie, że na pewno były jakieś powody tego, że jednak pewnie rodzina chce dla niej dobrze, a tak z zewnątrz to wygląda, że ją ubezwłasnowolnili i są tacy dla niej źli i tak dalej. Ale jednak im więcej szczegółów tutaj poznaję, tym naprawdę tutaj jest coś nie tak z tą sprawą. No jest mi tak naprawdę po prostu przykro, że coś takiego jej zrobili. Ona już 13 lat nie może ani swoim majątkiem zarządzać, ani nawet nie może zdecydować, jeśli coś chce kupić, czy gdzieś wyjść. Cały jej majątek jest zarządzany przez ojca i tam nie będę się wdawać w szczegóły, bo na pewno jest masa filmików na internecie na ten temat, więc też mój kanał nie jest o tej tematyce, ale po prostu jestem ciekawa, czy wy o tym słyszeliście i co na ten temat w ogóle myślicie, bo tutaj myślę, że jest mocno coś nie tak. Fani w ogóle Britney doszukują się strasznie jakichś teorii spiskowych, na przykład na tym, jak ona prowadzi Instagrama, że ona tam tak naprawdę daje sygnały, że poszukuje pomocy. No jest to trochę creepy. I tak mnie to, słuchajcie, dzisiaj jeszcze ruszyło, bo wreszcie wyszedł film na ten temat i bardzo fajnie, film właśnie taki dokumentalny. Anne-Marie w ogóle
bardzo fajnie komentuje cały ten film i w ogóle o nim opowiada, bo ja nie wiem, czy w Polsce gdzieś możemy go w ogóle obejrzeć. Wiem, że w Anglii, jeśli mieszkacie w Anglii, no to na pewno tak, a w Polsce nie wiem, czy na jakichś mediach społecznościowych, czy z jakiejś platformy można ściągnąć, ale ona właśnie bardzo fajnie o tym wszystkim opowiada, więc możecie tam do niej zajrzeć. Ona ma właśnie tak mówiąc całą serię filmów o Britney. No i tam w tym filmie jest bardzo fajnie pokazane to, dlaczego te dowody jakby na to, że ona powinna być ubezwłasnowolniona, no jakby powinno na te dowody trochę patrzeć przez palce, z jakiego powodu, więc tak chciałam wam powiedzieć, bo mnie to naprawdę ruszyło dzisiaj rano. I co, lecę na śniadanie. Boże, co za wielka porcja, Adam! Ale pięknie to wygląda i ja uwielbiam tą jajecznicę właśnie taką z warzywami. No jest to przepyszne. I powiedzieli, że kaloryczne, ale też na pewno zdrowe. No nie tak bardzo, tylko ta szynka i masło. Dobra, to jemy. Weszliśmy właśnie z trucha Eco Fashion. Mamy tylko dwie rzeczy dla Adama, dwa sweterki. Zapłaciliśmy 44 zł za dwa swetry. Także jak na Warszawę to nie jest źle, ale oczywiście wszystko strasznie drogie, więc chyba jedziemy po prostu do galerii teraz. Wróciliśmy z zakupów z Lidla. To są ostatnio moje ulubione takie pralinki z Lidla. Strasznie mi ostatnio smakowały w alkoholu, ale są pyszne. Bardzo szybko zjedliśmy je. I strasznie lubię też ten serek właśnie. W ogóle strasznie lubię wszystkie serki z Pilosa, więc znowu kupiłam taki z borówką. Lubię go jeść w pracy na śniadanie. I mamy na przykład chałwę z migdałami. Ten makaron też lubię, jak Adam robi do jakichś takich tajskich dań z orzeszkami. Także to są nasze takie stałe zakupy, no i jakieś tam inne. No i wróciliśmy właśnie już z zakupów. Adama nawet trochę obkupiliśmy. Udało się, w Ciuchu kupiliśmy mu dwa sweterki i trochę w stacjonarnych takich sieciówkach nakupiliśmy mu też trochę ciuchów. A ja, słuchajcie, dostałam na Dzień Kobiet tutaj od Adama drugą część książki Dardy, nie wiem czy jedną ręką wyciągnę. To jest Cynamowski chód. Jedynkę czytałam, polecałam wam, mam ją w domu i dostałam dwójkę, także mega, mega się cieszę. Na pewno zaraz się wezmę za czytanie. Dardy uwielbiam, polecam. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, jak to mówię jeszcze raz. Jeden z najlepszych autorów polskich, jeśli chodzi o horrory, thrillery i tak dalej. Także pewnie zacznę dzisiaj czytać. A teraz tak w ogóle czytam z biblioteki książkę Mroza, Głosy z Zaświatów. I też czytałam pierwszą część Listy z Zaświatów, bardzo lubię bohaterów, w ogóle bardzo lubię Mroza też. Więc teraz właśnie mam Głosy z Zaświatów. Lubię taki klimacik małomiasteczkowy, taki jak jest właśnie tutaj. Właśnie przez to też chyba tak strasznie lubiłam Kinga kiedyś. No i w tej serii właśnie Listy z Zaświatów i Głosy z Zaświatów to się wszystko, cała akcja odbywa w takim małym miasteczku w Polsce. I bardzo przyjemnie się czyta, więc jeśli lubicie takie horrory, kryminały, thrillery, zagadki, tajemnice, to też ta seria jest fajna. Listy z grobu to była pierwsza część, o tak właśnie teraz sobie przypomniałam. I druga to są Głosy z Zaświatów, też mi się bardzo podoba. Przyszłam jeszcze do łazienki, żeby wam pokazać, czego używam ostatnio do włosów, bo nie mogę się po prostu napatrzeć, jak fajnie dzisiaj wyglądają. To jest pierwszy dzień po myciu, więc zwykle mam wtedy oklapnięte włosy. Nie są może jakoś super, super odbite, ale naprawdę przy pierwszym dniu zwykle muszę się nagimnastykować, użyć jakiegoś swojego szamponu i tak dalej, żeby one po prostu nie były takie, wiecie, przyklapnięte super. A dzisiaj naprawdę nie jest źle. Naprawdę nie jest źle, jakbym nie patrzy teraz już jest wieczór, więc jesteśmy po całym dniu, kiedy jeszcze byłam w galerii, przymierzałam ciuchy, zdejmowałam, zakładałam, więc się wszystko, wiecie, trochę już zelektryzowało, już nie jest tak super, ale no naprawdę dzisiaj były w dobrej formie. No i czego wczoraj użyłam, to tak. Po pierwsze sobie właśnie zrobiłam takie delikatne olejowanie z pomocą tego olejku Hair Oil Line, czyli taki do miodowania włosów z Super Pharma. I ja teraz olejuję na mgiełki różne. To akurat robiłam olejowanie na hydrolat lawendowy i to mi się super sprawdza. Właśnie albo do OMO dodaję do pierwszej tej odżywki olejku, albo na jakiś hydrolat i wtedy uzyskuję najlepsze efekty, więc tym sobie wyolejowałam włosy bardzo tak delikatnie, bo tam daję tak naprawdę nie więcej niż łyżkę stołową. To jest już taki maks, jeśli chodzi o moje włosy. No i teraz używam tego zestawu z lawendowej szafy
kosmetyków z glinką i kompleksem minerałów. To jest balsam, a tu szampon z fitokosmetyków. Coś takiego, moja mama też kupiła mi te kosmetyki, też ich używa. Tylko że mojej mamie kupiłam z henną i też jest bardzo zadowolona. Zapachy takie mają po prostu w porządku, ale naprawdę mam bardzo, bardzo, bardzo ładne, takie zdrowe włosy po tym, więc jestem zadowolona. Aha, i właśnie, bo tu mi się już kończy, już stoi odwrócony szampon z Le Café de Beauty. Bardzo lubię w ogóle też te kosmetyki, też składowo wypadają super i to jest lekkość i objętość, codzienna pielęgnacja, fajny taki dosyć delikatny szampon, który właśnie już jest na wykończeniu, jeszcze raz go pewnie użyję i do tego używałam takiej, chociaż już do góry nogami stoi taka maska, też właśnie z tych rosyjskich kosmetyków. Maska do włosów luksusowa, objętość na bazie niebieskiej linki oleju pokrzywowego i to też robiło dobrą robotę. Również mi się sprawdzało, włosy pięknie po tym wyglądały, na takie zdrowe, odbite u nasady, ale te kosmetyki miały bardzo ciężkie zadanie, bo ja ich używałam jeszcze w zimie, kiedy był taki ostry mróz i to, słuchajcie, tragicznie działa na moje włosy. Ja mam po prostu włosy oklapnięte, mam włosy takie jakby przerzedzone, takie zelektryzowane i widać, że od razu jak się zrobiło cieplej, to one też właśnie pewnie przez to po prostu lepiej od razu wyglądają. Także tutaj miały ciężkie zadanie te kosmetyki, ale po nich naprawdę te włosy względnie jakoś do ludzi wyglądały. A jeszcze mam otwarty, wam pokażę szampon z Gift of Nature. Szampony teraz szybko mi jakoś schodzą, a to jest taki bardzo delikatny, zwykły szampon. Ale te rzeczy robią mi największą robotę. Mam tutaj też odżywkę z Beauty and Planet z Rossmana, tu już nie masz takiego super składu. I używam jej po prostu, ta seria mi się generalnie nie sprawdziła. Ta seria mi się nie sprawdziła, szamponem myję pędzle, on tam gdzieś stoi z resztą kosmetyków, a tą odżywkę trzymam tutaj, bo używam jej do OMO, bo OMO też mi się super sprawdza. Po prostu taka dodatkowa odżywka przed myciem włosów sprawia, że te włosy naprawdę są mięciutkie. Tak, one mi już trochę oklapły, teraz tak widzę się w podglądzie, już naprawdę nie jest to co wcześniej, ale powiem wam, że naprawdę czuję, że dzisiaj były w formie te włosy, także bardzo, bardzo mi się to podoba. Aha, i jeszcze widzę, że mam otwarty szampon Fanola, który bardzo wiele osób poleca. No i ten nie jest zły, jeśli chodzi o ochładzanie blondu, bo miałam też z Velli szampon, który pojawił się w Denku i był okropny. A ten jest w porządku, w miarę. Także tak to wygląda. A i cały czas oczywiście daję olejek po myciu, żeby zabezpieczyć końcówki, taką kropelkę dosłownie i wtedy faktycznie te włosy tak się nie roztwajają. No i tyle, jeśli chodzi o moją pielęgnację włosów. Także chciałam wam po prostu powiedzieć, czego użyłam, bo naprawdę jestem bardzo zadowolona jak na moje włosy, jak na to, że ja naprawdę nic nie użyłam. Pokażę wam może jeszcze, czego ja używam do zwiększania objętości, no to jest oczywiście batist i batist bardzo dobrze mi strukturalizuje te włosy, bo ja mam takie włosy bez struktury, które słuchajcie są bardzo leiste i często ludzie chwalą, że mam takie błyszczące właśnie włosy i tak dalej, no tylko że problem jest taki, że one nie mają takiej naturalnej objętości, więc wtedy batist mi pomaga. I tutaj taki produkt na objętość z Nature Boxa i on daje super objętość, bardzo dużą, ale niestety on też przytłuszcza włosy, więc rzadko go używam. Przeważnie jeśli moje włosy już są właśnie na ten drugi dzień przed myciem, bo jeśli pierwszy dzień go użyję, no to na ten drugi dzień będę miała po prostu tłuste włosy, niestety. Więc sprawdza się, bo ta objętość jest, ale z drugiej strony nie mogę go za często używać, bo przetłuszcza, więc tak średnio. Ale zawsze jakichś specyfików tutaj dodatkowych używam. A dzisiaj to tak jest w miarę okej. Okay. W miarę okej, okay, bo wolę naprawdę mieć uniesione te włosy i od razu twarz lepiej wygląda, ale nie jest źle. Także wszystko dzięki właśnie tej pielęgnacji. Taki mamy obiad, zupę już zjedliśmy. Była zwykła zupa pomidorowa, to nawet wam nie pokazywałam, ale na obiad mamy łososia, łódki ziemniaczane. Ale dziwnie dzisiaj wyglądają, Adam. No bo się tam mocniej przypieka, i sałatkę. A tutaj Adam, zrobiłeś te sosy, czy to kupiłeś? Zrobiłem. A on Adam robi sam sosy, także naprawdę super. Pięknie wszystko pachnie, także jemy. Witamy was w niedzielę z samego rana. Adam zrobił śniadanko. Ja mam białą herbatę, Adam kawkę. I oglądamy Queen of South. Serial, już drugi sezon.
No i jest całkiem spoko, nie żeby mi się jakoś super podobał, nie wiem jak tobie, Adam. Taki jest do śniadania. Ale taki serial akcji o silnej kobiecie, która sobie musiała radzić w Meksyku, także może być właśnie do śniadania. Przyjechaliśmy jeszcze po paczkę Adama na ostatnią chwilę, bo jest już 13, a paczka miała być do której? Do 13.10? Miała czekać na jest ciebie? Jest za 15.13. A do której miała być paczka? Do 13.10. A, do 13.10, także na ostatnią chwilę, ale udało się odebrać. No jedziemy sobie jeszcze gdzieś na spacerek, a później na pewno będziemy ćwiczyć pierwszy taniec, chociaż już sporo umiemy, ale właśnie nie chcemy tego zostawiać na ostatnią chwilę, więc ćwiczymy cały czas. Cały czas, no. Od czasu do czasu i dzisiaj koniecznie chcemy poćwiczyć, bo dawno nie ćwiczyliśmy. O, jak chcemy poćwiczyć. Musimy poćwiczyć. A później pewnie będę czytała książki, może coś obejrzymy, także korzystając z okazji, że pamiętam, chciałam się z wami pożegnać i podziękować, że byliście z nami w tym vlogu. Do zobaczenia w kolejnych.